W środę rano policja otrzymała zgłoszenie, że w pobliżu jednego ze sklepów przy ulicy Matejki leży mężczyzna, najprawdopodobniej pijany. Po przybyciu na miejsce patrolu policji, policjanci zastali już nieprzytomnego mężczyznę. Powiadomili natychmiast pogotowie ratunkowe, gdzie lekarz po chwili stwierdził, że mężczyzna nie żyje. Według naszych informacji jest to 55-letni mężczyzna, osoba, która nie posiadała już od pewnego czasu stałego miejsca zameldowania. Wcześniej był mieszkańcem Jaworzna. Policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej na miejscu wraz z prokuratorem wykluczyli udział osób trzecich. Prokurator polecił wydać ciało rodzinie.